Cześć. Możemy zaczynać? Są Państwo gotowi? No dobrze, no, to bardziej jest godzina 18, to chyba możemy zacząć. Jakoś tak w sam czas. Będziemy punktualni. Po co właściwie się dzisiaj spotkaliśmy? No właśnie się zastanawiam, bo ja tak trochę coś mnie łapie, a mimo to jednak postanowiłem przyjechać do rodzinnego miasta. No dzięki. Za dzięki, zaproszenie, że... no to ja dziękuję za zaproszenie. No dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ucieszyłem się, że tak poszło dość łatwo, bo napisałem, czy masz ochotę przyjechać, pewnie, termin ten, proszę bardzo, stawka taka. Nawet się nie targowałem. No wiesz, no do Radomia trudno nie przyjechać, no jeżeli się jest tutaj urodzonym i tak dalej, no więc zawsze przyjemnie, no więc przyjemnie dziękuję za możliwość, że tutaj z Państwem jestem, tobie, Państwu. Ziemka, no, zrobię sobie tę przyjemność i go nie przedstawię, bo wszyscy Cię znają przecież. Okej. Okay. Wszyscy, czy Państwo znają Ziemowita Szczerka? Tak. No to może Państwo powiedzą o nim parę zdanie. Jakie to przewrotne dzisiaj jesteś taki. Tak, jakoś nie wiem, może to jest taka reakcja moja stresowa, że sobie żartuję. Zobaczmy, co z tego będzie. Tak. O Radomiu sobie porozmawiamy też, bo przygotowałem kilka podchwytliwych pytań, ale przede wszystkim będziemy rozmawiali o Lwowie. No właśnie, czy pamiętasz jakieś swoją pierwszą wizytę we Lwowie i takie jakieś pierwsze charakterystyczne rzeczy, które ci tam jakoś zdziwiły, ujęły? No mnie w ogóle dziwiło to, że Lwów istniał. To znaczy, jak gdzieś tam w głowie miałem tą legendę Lwowa polskiego i tak dalej, no i jakby ona się zawsze kończyła z tym, że Lwowa już nie ma. I go tak bardzo nie było, że jak go w końcu zobaczyłem, to byłem, wiedziałem, gdzie jadę oczywiście. Wiedziałem, że jadę do Lwowa, ale tak trudno mi było uwierzyć, że coś, co jest z bajki trochę, z legendy, z baśni, istnieje naprawdę. Jak, właściwie nie wiem, znałem już jego układ, mapę i tak dalej, długo zanim pojechałem do Lwowa. I kiedy zobaczyłem to wszystko, co się składa na fizyczne spełnienie tego układu, na ulice, kamienice i tak dalej, no to byłem w dość dużym, podświadomym oczywiście, ale jednak szoku, że to stoi, że jakby, że ten Lwów jednak istnieje, że kto inny w nim mieszka, że innym się językiem mówi i wszystko jest tutaj już pozmieniane, ale poza jedną rzeczą, poza jego strukturą. To tak samo jak na przykład pojechać do Królewca, do Kaliningradu obecnie, no to jakby tam Rosjanie zrobili wszystko, w sensie po prostu jakby zrobili wszystko, co tylko mogli, żeby tylko zniszczyć tą starą tkankę. Poza jedną rzeczą, poza układem tych wysp sztucznych na kanałach. I to dalej widać. W sensie jednego nie mogli zrobić, nie mogli, czy to już jakby przerosło ich zdolności inżynieryjne, czy jakiekolwiek inne, nie mogli po prostu zburzyć tej struktury, na której był Królewiec Kaliningrad zbudowany. No i Lwowa też tak naprawdę nikt nie zamierzał burzyć. On właściwie to był chyba tak trochę skazany na to, żeby się sam zburzył, bo gdy byłem tam pierwszy raz, no to to było mniej więcej 10 lat po tym, jak Ukraina uzyskała niepodległość i tak jeszcze tak właściwie nie do końca wiedziała, co z tą niepodległością robić, przynajmniej duża jej część. No to Lwów wyglądał, jakby się miał rozsypać i to jeszcze była sprawa też właściwie radziecka. Właściwie w czasach radzieckich wszystko, co było tą historyczną tkanką Lwowa, właściwie działało na takiej zasadzie, na jakiej działają właściwie, nie wiem, osiedla w każdym mieście, to znaczy po prostu szło się spać, potem rano się stawało, szło się do pracy, wracało się z tej pracy i szło się spać. I właściwie tam, nie wiem, może ze dwie knajpy działały takie, które do których można było pójść w jakimś samym centrum, a i one były otwarte do 22, więc to właściwie wyglądało i plus no, ten brak remontów, brak, właściwie tak naprawdę można było zobaczyć przedwojenny Lwów, bo bardzo wiele rzeczy po prostu zostało nietkniętych, bo o ile wszędzie indziej w tych starych domach wymienia się, nie wiem, futryny, klamki, zawiasy, coś takiego, to tam bardzo często po prostu to wszystko pozostało takie, jakie było. I to jest dość niesamowite. W ogóle Związek Radziecki sporo budował, ale z konserwacją było średnio. Na przykład, dlatego na przykład, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądało
takie powiedzmy, nie, jak wyglądała ta stara Rzeczpospolita sprzed wojny, to na przykład można pojechać sobie na Litwę, gdzie te miasteczka, te polskie, litewskie miasteczka, które właściwie wyglądały podobnie do siebie, nie są do końca, znaczy teraz to już są jakby przez niepodległą Litwę rewitalizowane i tak dalej, ale bardzo wiele pozostało, jakby przeskoczyły ten etap, który u nas Zagierka był, czyli jakby tej zabudozy, tego dobudowywania tych pustaczanych dobudówek do tego i tak dalej. Po prostu jakby takie, to wszystko gdzieś tam się trochę zawiesiło i jest takie jakby pozostało poza czasem. No i ten Lwów tak wyglądał, był taki poza czasem. Z jednej strony no, było widać jakby ten majestat tej dawniej Rzeczpospolitej, potem habsburskiej zabudowy, a z drugiej strony widać było też jakiś taki zupełny brak, celu tego istnienia, bo widać było, że radziecja nie miała pomysłu na to, co zrobić z takim starym miastem. Ono w ogóle występowało ze wszystkich, z większości kanew, którymi myślała radziecja, no bo przecież tam nie było starych miast w całym tym Związku Radzieckim Wielkim, które, znaczy było oczywiście gdzieś tam, czy w Gruzji, czy w Armenii, zresztą sami je budowali radziecjanie, ale to jednak było coś innego, po prostu no ten burżuazyjny stary Lwów do niczego nie pasował i bardziej koncentrowano się na budowie rzeczy dookoła niego, żeby go przyćmić, niż żeby sam ten stary Lwów w jakiś taki bardzo istotny sposób rekonstruować. Znaczy nie mówię, że w ogóle nie był rekonstruowany, no ale nie było widać jakoś specjalnie efektów tej rekonstrukcji. No tak samo mniej więcej jak z Krakowem, kiedy zbudowano nową hutę po to zaraz obok niego, żeby coś sobie udowodnić i coś udowodnić światu. Zresztą do pewnego stopnia udowodniono, ja nie mówię, że nie, tylko no i tak chodzi o to po prostu, że pewne rzeczy były już jakby no historycznie niemodne. No i tak było trochę z tym Lwowem. Potem to się oczywiście zmieniło i o tym właśnie jest ta książka, jak to się zmieniało, bo teraz Lwów jest zupełnie inny, teraz Lwów jest bardzo rewitalizowany, nawet być można powiedzieć, że za bardzo, bo w pewnych momentach już nawet nie chodzi o żadną historyczną akuratność, ani o nic innego, tylko żeby dorobić tam jak najwięcej właśnie blichtru, tego właśnie tej wydobyć tej chwały architektonicznej i historycznej i tak dalej. Ale to jest też pewien pomysł, właśnie to jest taki pomysł powiedzmy historyczno-cywilizacyjno-marketingowy ten Lwów. No ale to myślę, że do tego możemy przejść już w następnej części. Tak, przypomniałem sobie to, jak bardzo dobrze się z tobą prowadzi rozmowę. Ja zadaję proste, niewinne pytanie, a ty zaczynasz budować nowe mitologie. Kurde, no sorry, no faktycznie. No. Nie, ale to jest bardzo... No tak się zagaduje, wiesz, no to wiesz, to taki nie, no, bardzo klasyczny Polak wieczorem, wiesz, tak siedzi, tam coś popija ze szklanki i tak pieprzy. Tak. Nie, ale to co mówisz jest bardzo sensowne. No dobrze, ale to ja zadam jeszcze raz to samo pytanie, tylko teraz poproszę cię teraz o odpowiedź. Czy pamiętasz jakieś konkretne rzeczy, wrażenia, nie wiem, rozczarowanie, zachwyt, może jedno i drugie podczas swojej pierwszej wizyty we Lwowie? No tak, to był zachwyt, no bo jednak jeżeli się widzi coś, co jest z jednej strony jakości bliskie, z drugiej tak trochę egzotyczne, a w dodatku bardzo wygląda jak, no jakaś taka... Nie, kojarzy się z jakimś takim archiwum starych rzeczy na strychu u dziadków, nie? Że wchodzisz i masz tam jakieś stare, piękne rzeczy, ale one są, trochę nie działają, trochę nie wiadomo do czego są przykryte jakimś kurzem, jakąś tajemnicą. No i czymś takim był ten Lwów wtedy i w ogóle cała ta zachodnia Ukraina, jak wtedy zacząłem po niej jeździć. I tak to wtedy wyglądało, tak, więc to coś takiego. No byłem też trochę przerażony, no bo jednak pewne rzeczy były, no, dość mocno kontrastowały nawet z Radomiem i nawet z Polską i tak dalej. Ale przede wszystkim właśnie to poczucie, że dotyka się jakiejś takiej zagadki trochę. U ciebie chyba było podobnie jak u mnie. Ja byłem niestety tylko raz we Lwowie, ale to była dla mnie taka dość ciekawa wizyta. Wracałem wtedy z Istambułu, z wyprawy rowerowej i też byłem pełen wcześniej lektur lwowskich i naczytałem się o tym legendarnym Lwowie,
o Lwowskiej Szkole Matematycznej przede wszystkim i no, o historii Lwowa. I kiedy też miałem wrażenie, że przyjeżdżam trochę do takiego miasta legendy, tak? Do takiego miasta, które zbudowały w mojej głowie jakąś historię i później była ta konfrontacja. Ja z jednej strony byłem zachwycony i zdziwiony, a z drugiej strony gdzieś były rozczarowania. I miałem takie dwa spotkania z Lwowem sam na sam. Przyjechałem tam bardzo wcześnie rano, około jakiejś czwartej. Kiedy wysiadłem z pociągu, to usłyszałem jakiś wybuch, jakby ktoś strzelił z armaty. Obejrzałem fantastyczny dworzec we Lwowie, a później jechałem rowerem i widziałem budzący się Lwów, zupełnie tak... A to jest fajne, bo tam się zjeżdża tak z góry, jakby, a ten Lwów jest w dolince, bo tam zjeżdżasz tą ulicą Horodecką i to faktycznie tak, robi wrażenie, jak się... No i się jedzie właściwie z takiej wyspy, tak? No bo jest dworzec i po prostu później są pola, właściwie nie ma żadnej zabudowy. Jedzie się po tych kocich łbach, po kostce, która była wybudowana, pewnie zrobiona przed wojną. No może jeszcze pamiętać nawet Franca Józefa. Tak, tak. Chociaż nie, tam teraz tam już był remont na Horodeckiej, no ale... Jak jeździłeś, to pewnie jeszcze nie było. Tak. A pamiętasz swoją pierwszą wizytę na cmentarzu Łyczakowskim? Pamiętam. Bardzo mi się podobał. No wiesz, wtedy raczej się szukało takich... No z jednej strony faktycznie jakbyś tej polskości, ale ta polskość taka zaklęta w cmentarz jednak była zbyt duszeszczipatielna, żeby ją traktować tak bez żadnego przymrużenia oka, więc jakby wiadomo, że tam się wchodziło tak trochę na zadziorę. Ale wbrew pozorom, pomijając tam te wszystkie wzruszające pomniki, prawda, polskości i tak dalej, jakby od grobowca Konopnickiej po cmentarz Orląt, etc. Podobały mi się tam też te radzieckie pomniki, które były zaskakujące, bo na przykład nie, czasem wyglądały jakby facet dopiero co wylazł z telewizora, jakbyś no, na przykład taki w mundurze, właściwie postumę się zaczyna tutaj w takim planie, nie wiem jak to jest plan napełnienia amerykańskie, ale w każdym razie jakimś takim, i on tak po prostu, albo na przykład Jezus niby zrobiony, ale jakoś tak dziwnie, nieudacznie mu te promienie z palców szły w kierunku jakiejś nieokreślonej grupki dzieci, że wyglądało jakby na nie psikał sprayem na przykład. I w ogóle tam było sporo takich rzeczy. Ja to bardzo... No wiesz, no, cmentarz Łyczakowski jest tak naprawdę miejscem, do które trzeba poznawać dość długo, no bo tam... Ja dopiero później się nauczyłem właśnie tak, nie wiem, takich szukać tam takich subtelniejszych rzeczy, no bo to z tego, że przebiegnę raz z przewodnikiem i zobaczę, że tu jest ta, nie wiem, śpiąca piękność, a tam coś z kolei jeszcze innego, jeżeli... To naprawdę tego trzeba doświadczyć. To jest jakby, to jest miejsce do spacerów i to jeszcze w ogóle fajnie, jeżeli jakaś pogoda z tym gra, no ale można sobie wtedy wiele rzeczy wyobrażać, tak, jeżeli jest jakieś, nie wiem, słońce ładne, to wtedy jakiś taki bardziej, taki lekki spacer można sobie gdzieś tam śladami czegoś fajnego odbyć, a jeżeli na przykład, nie wiem, pada i jest pochmurno, to wtedy jest bardziej gotycko i tak dalej, można sobie jakoś to przeżywać. No, ja wiem, że czym innym jest pojechanie do Lwowa, właściwie no każdy jest jakoś na to skazany i takie po prostu przebiegnięcie tymi szlakami, ale no to jest też dobre miejsce, żeby chwilę po prostu posiedzieć i tak poznać go w takim sensie, żeby zobaczyć, co się teraz dzieje. No na parę rzeczy się pewnie zezłościć, na parę rzeczy kilkoma rzeczami się zachwycić, nie wiem, ale jednak mimo wszystko no to jest naprawdę na tyle ciekawe miasto, że i które żyje już teraz jakby też swoim życiem, takim już właściwie zastałym życiem, które tak naprawdę już miało jakby kilka odsłon od momentu, kiedy Polska go jako miasto straciła, że no po prostu to jest jakaś hybryda wszystkiego, co na tych ziemiach funkcjonowało i dalej funkcjonuje i fajnie było, fajnie jest tę hybrydę jakoś tak dla siebie odkryć, tak z każdej strony ją zobaczyć. No i cmentarz Łyczakowski też jest takim miejscem, to jest, on będzie tam zupełnie innymi szlakami będą chodzili Polacy, innymi szlakami będą chodzili Ukraińcy i właściwie to, nie wiem, staram się tak już to ogarniać całościowo, no bo nic już nie wróci do sytuacji, która była dawniej, dlatego że po prostu normalnie w świecie już przerwana została ciągłość i nic jej nie odbuduje tutaj, choćby nie wiem co się stało, jakby ten stary Lwów po prostu już go nie ma, a jednak jest, a jednak właśnie istnieje i to w jakiś sposób, nie wiem, pewna historia została zaklęta w tym właśnie, nie wiem, w tej manifestacji, którą on przyjął obecnie, jest naprawdę niesamowita. A powiedz mi, jakimi zmysłami
chłoniesz Lwów. Bo Radom, a propos zmysłu węchu, jak mówi wielu Radomian, pachnie tytoniem. I to jest, no to prawda, tak. To jest przyjemny zapach. Tak, Lwów, tak. Lwów podobno pachnie kawą i czekoladą. A przynajmniej jest tak reklamowane. Wiesz co, to nie tylko to. Lwów pachnie kawą z tego samego powodu, dla którego Radom pachnie tytoniem. To znaczy, jak ja chodziłem do szkoły, do Chałubińskiego, no to tam niedaleko była tytoniówka i naprawdę to ślicznie pachniało tytoniem na przerwach i naprawdę bardzo lubiłem zawsze ten zapach. W Lwowie naprawdę pachnie kawą, bo tam jest polarnia kawy. Tam jest sporo polarni kawy, fabryka kawy, w sensie takie, że tam przygotowują wszystko do zrobienia i naprawdę są miejsca, na przykład za Marstynów jest takim miejscem, w którym naprawdę pachnie kawą, a ja tam jakoś z jakiegoś powodu od samego początku jeździłem właśnie na ten za Marstynów. Tam miałem po prostu jakiś fajny kontakt z opcją noclegu i tak dalej i tam naprawdę pachniało kawą. No pachnie też trochę takim rozgrzanym żelazem, kiedy na przykład te stare tramwaje na tych wyżynających się już z bruku szynach skręcają, tam sypiąc iskry, tylko że to już są stare zapachy, bo ich już nie ma, dlatego że tam już wszystko jest wyremontowane. Tam już tak naprawdę znaleźć takie stare rzeczy to już nie jest tak prosto. Ale tak, kiedyś z czymś takim się kojarzył. No jeżeli kac ma zapach, też jakoś kojarzy się pewnie z Lwowem, bo tam no jednak oferta gastronomiczna w porównaniu z tym, co było wcześniej, a wcześniej było praktycznie no zero takie ciekawe rzeczy, to teraz jakby po prostu to jest niesamowite. W ogóle to jest niesamowite, w jaki sposób Ukraina się wyrafinowała, że tak powiem, kulinarnie i nie tylko. No i też jakby w odniesieniu do jakichś, powiedzmy, szlachetniejszych trunków, bo o ile 20 lat temu tam naprawdę nie było czego szukać, tak teraz nawet takie najprostsze ukraińskie dania przyrządza się w taki sposób naprawdę bardzo wyrafinowany. I to jest naprawdę bardzo niesamowite, bo i to nie tylko we Lwowie czy w Kijowie, to właściwie nie wiem, no teraz byłem w Chersoniu czy w Charkowie i nawet jakby z jednej strony wszyscy wiedzą, że to jest front, a z drugiej strony jakby poza tym frontem po prostu można naprawdę po prostu siedzi się w takich warunkach, w jakich się działo się we Francji w latach 20. jakichś słynnych, jeżeli chodzi właśnie o wnętrza, o lokale. No wiadomo, że jakby, że na zewnątrz jeszcze jest sporo do zrobienia, chociaż nie aż tak znowu dużo, jak było wcześniej, bo naprawdę Ukraina jakoś tam się zaczęła wylizywać jeszcze za późnego Poroszenki i za Zeleńskiego to przyspieszyło. Ale właśnie to, co oni zrobili ze swoją kulturą, bo jednak z jednej strony to jest kultura chłopska, jakby nikt tego nie ukrywa, bo i Szewczenko i tak dalej, wszystkie te tradycje, albo kozacy, albo chłopi. Ale z drugiej strony oni jakby nie zatrzymali się na jęczeniu. Ja powiedziałem, tak jak jesteśmy chłopami, to będziemy do końca życia żarli tam całymi rękami, nie wiem, ziemniaki czy coś. A oni sobie właśnie z tego zrobili tak wyrafinowaną kuchnię. W taki niesamowity sposób do tego odkrywczo podeszli, że jakby ona być może jest i chłopska, ale jeżeli chodzi o wyrafinowanie, to jest o wiele wyższe niż jakiekolwiek sobie można wyobrazić wyrafinowanie, nie wiem, powiedzmy arystokratyczne na przykład. Więc we Lwowie no jest co pić i są to dobre rzeczy. I właśnie Lwów jest takim jakby takim trochę przykładem przesytu też, bo tym przesytem też tam pachnie, dlatego że no z jednej strony wiadomo, no to nie jest nadal bogaty kraj. I tam naprawdę no ludzie poza tym centrum Lwowa i tak dalej żyją tak jak wszędzie w Europie Wschodniej, już nawet nie środkowej. Ale samo miasto, samo centrum Lwowa jest właśnie pełne takich bardzo wykwintnych miejsc, czasem mniej subtelnych, czasem bardziej, częściej bardziej, przynajmniej ostatnio, w których naprawdę można wydać no, tyle pieniędzy, ile ludzie spoza centrum nie widzieli przez naprawdę wiele czasu. No więc tam, no kiedyś mówiłem, że tam pachnie rewolucją trochę, że tam kiedyś w końcu po prostu coś pieprznie, bo jak się zaczną walić te wszystkie nieremontowane do końca dachy na te wyremontowane partery, na których są super restauracje czy jakieś nie wiadomo miejsca, no to coś tam w końcu, no ale zanim do tego doszło, no to te dachy zaczęły się walić trochę z innych powodów i jakby zjednoczywszy ludzi bardziej wokół tej swojej wspólnej idei niż wokół, powiedzmy, nierówności społecznych, a do tego myślę, że jeszcze będzie musiał jakoś dojść, bo naprawdę te nierówności no, były bardzo mocne i jeszcze w dodatku no, trudno było się spodziewać, że ktokolwiek się ujmie za tymi ludźmi, którzy no, są jakby odpychani przez tych no, tak powiem, rekiny kapitalizmu świeżego i bardzo dzikiego jeszcze jednak. No ale na razie pachnie jeszcze czymś innym. No, na razie też pachnie prochem, no, to też trzeba powiedzieć, bo chociaż na sam Lwów, na samo centrum Lwowa bomby nie spadły, ani rakiety, no to jednak już w okolice spadły i
i no, trochę osób zginęło, trochę infrastruktury zostało rozwalone i no, Lwów jednak czuje tę wojnę na swojej skórze. Oczywiście nie w takim stopniu jak miasta frontowe, jak miasta wschodniej Ukrainy czy południowej Ukrainy, no ale też czuje i to też między innymi dlatego, że tam strasznie dużo uchodźców zjechało, bo to jakby ta kwestia tego, że wszędzie właśnie widać ludzi z Ukrainy, to jest też taka, że tam po prostu w tym Lwowie no też jest jakby ta kwestia bardzo mocno widoczna i to tak właśnie w takim codziennym życiu. No tak, pomimo wojny Lwów nadal ma chyba wielu turystów, ta turystyka żyje. Wewnętrznych bardziej teraz już, bo no, jakby ci na przykład polscy turyści czy turyści z zachodu, to raczej teraz no rzadziej przyjeżdżają, chyba że no właśnie to jest taka turystyka wojenna, powiedzmy, że na przykład nie wiem, jadą coś zobaczyć albo na przykład ludzie, którzy coś przywożą, jak coś wolontariusze czy dziennikarze i tak dalej, no to raczej coś takiego. Natomiast no tak, no wielu Ukraińców tam jeździ nadal. No, wojna się skończy, Lwów nadal będzie miastem turystycznym i tak się zastanawiam, czy myślisz, że twoja książka może służyć za taki nietypowy przewodnik? Wiesz co, nie wiem, no mam wrażenie, że jakoś tam może, chociaż jest dość osobista, ale no jednak próbuję opisywać w niej takie rzeczy, które są, no gdzieś dotykają każdego, prawda, no już to moja poprzednia książka o Lwowie, czyli Przyjdzie Mordor i nas zje, czy Lwowie, zachodniej Ukrainie, Przyjdzie Mordor i nas zje, która była właściwie taką prozą stylizowaną na reportaż, no tam quasi gonzo, no to też już sporo ludzi do niej na Ukrainę jeździło właśnie z tym, że tak, nie wiem, tak hardkorowo jakby jej doświadczyć i tak dalej, chociaż tak naprawdę intencja książki była nie do końca taka. Ale tutaj no, to jest chyba nawet bardziej się nadaje niż tamten. No, na pewno próbuję jakoś wyjść naprzeciw jakby temu, czego ja oczekiwałem od Lwowa, jakoś się z tym zmierzyć. No, podejrzewam, że to, czego ja oczekiwałem od Lwowa, nie jest tak znowu bardzo różne niż to, czego ludzie z mojego kręgu kulturowego, z mojego państwa, z mojego kraju, z mojej ojczyzny też szukają w Lwowie. Ja polecam Państwu tę książkę jako przewodnik. To jeżeli ktoś chciałby zaryzykować i to zrobić, to myślę, że warto pójść śladami Zimowita Szczerka, ale nie tylko Zimowita Szczerka, bo też śladami innych osób, na przykład Stanisława Lema. O Lemie sobie jeszcze porozmawiamy. A teraz no właśnie, może trochę rozwiniemy temat tej turystyki, bo w twojej książce ona zajmuje sporo miejsca. Może zacznę od takiego od prostego i może trochę głupiego pytania, a później przeczytam cytat. Pytanie to, czy lubisz podsłuchiwać ludzi? Tak. Okej, dobrze, to teraz przeczytam cytat, a ciebie poproszę później o wypowiedź. Tanio, przekrzykiwali się panowie. Tu można steka za tyle sobie zamówić, co w Polsce byś najwyżej schabowego zjadł. O, a tu proszę. Pokazywali kolejną pozycję w menu. Taka kupa mięsa właściwie pół darmo. Patrzcie na gramaturę. Przecież to musi być piramida. No tak, knajpę, w której mieści się Mons Pius, nazywano piwo i mięso. Więc było to głównie piwo i mięso, które wszyscy rzucili się zamawiać. Tanio, tak. Jak na warunki lwowskie, knajpa była droga, ale hrywna przygięta wojną na Donbasie szorowała brzuchem po ziemi i ledwo stękała. Dlatego nastąpił szał. Panowie i panie jakby się w Luna Parku rzucili na wirującą karuzelę. I to chcieli, i tamto, i mięso, i piwo, ale przede wszystkim te piramidy mięsa w korzystnej cenie. I teraz najciekawszy fragment. Było mi ich nawet trochę żal. Dostali, co chcieli, ale lubię sobie myśleć, bo ich miny to sugerowały, że to właśnie wtedy zdali sobie sprawę z całej wulgarności świata, z całego tego vanitas vanitatum, gdy zobaczyli szeroko otwartymi oczami te góry mięsiska, te błyszczące kupy smażonego zwierzęcego ciała, które przyniosła im kelnerka.
Wtedy, a nie na lekcjach historii średniowiecza w liceum, ani nie podczas mszy w kościele, czy na naukach księdza podczas wizyty duszpasterskiej. Właśnie tam, w knajpie, mieszczącej się w starym ormiańskim banku, na tyłach ormiańskiej katedry, zaczęli dźgać to mięso widelcem, ale niechętnie, jakby przeszedł im prawie cały apetyt. Miałem wrażenie, że kelnerka uśmiecha się ironicznie. No wiesz, no to jest esej. No tak, tak, także niby taka banalna scena, prawda, a ty wydobywasz, może wkładasz w ich głowy swoją myśl, może oni naprawdę to przeżyli. Jest to, może to przeżyli, wiesz, no jakby, no ja lubię właśnie obserwować, wiesz, no podsłuchiwanie kojarzy się z czymś takim, no niezbyt przyjemnym i oczywiście, że jakby, że to nie jest takie podsłuchiwanie, jak na przykład, nie wiem, kiedyś niechcący, jak się kąpaliśmy w tych w słowackich termach, podsłuchałem jakiś plot na zabójstwo teściowej, jaką sławę słowaczką odbywali cichaczem, ale to mam nadzieję, że nic nie zrobili. Ale jednak mimo wszystko są też takie rzeczy, które po prostu... Może sobie robić żarty, może specjalnie wiedząc, że podsłuchujecie, albo podsłuchujesz, to tak cię wkręcili. Ale ja nawet nie chciałem podsłuchiwać, po prostu się wynurzyłem w niewłaściwym momencie obok nich, ale jeżeli chodzi o takie właśnie siedzenie i patrzenie, takie czysto flanerowskie, o dziękuję ci bardzo, no to jest jakby coś więcej niż podsłuchiwanie, po prostu siedzisz i obserwujesz świat, wiesz, nie wiem, na przykład to są takie momenty, ostatnio miałem to w bośniackim mieście Jajce, które jest właśnie cudowne do takich rzeczy, że siedzisz sobie, zamawiasz kawę i patrzysz, jak się właśnie ten leniwie, ten świat gdzieś tam przed oczami przetacza, no to właśnie coś takiego. I Lwów jest świetnym miejscem do tego typu właśnie siedzenia, takiego oględzenia oczami, w sensie po prostu siedzisz sobie i się pasiesz po prostu tym, co jest obok, bo wiesz też doskonale, że wszyscy wokół ciebie robią to samo. Lwów jest jednym z tych miejsc, w których dużo się dzieje takiego właśnie, widzisz, to też właśnie, to jest jedno z tych miast, w którym pewne rzeczy przechodzą, by tak rzec, płazem, to znaczy na przykład to całe siedzenie masowe w tych knajpach, to ciurkanie, szumkanie tej kawy, tej herbaty, tych nalewek, piwa, wina i tak dalej, no na przykład zawsze drażniło ludzi ze środkowej Ukrainy, nie wspominając o wschodniej, nie, że my tam w tych hutach, prawda, wykuwamy, my w tych kopalniach wykopujemy, a wy, prawda, tu siedzicie i tak, i co my wykopiemy, to wy przepijacie. No ale to też są miasta, w których jednak to życie jakoś smakuje, i Lwów jest jednym z takich miast właśnie, więc to siedzenie, to patrzenie, to podsłuchiwanie, to i jakby cała ta lwowska słynna już na całą Ukrainę, a i na przedwojenną Polskę też plotkarstwo, prawda, przecież jakby całą Dulszczyznę mamy z Lwowa i tak dalej, no to też się bierze z tego, że ta kultura tego obserwowania, podsłuchiwania i tam potem plotkowania, bo ktoś znajomy wstanie, czy znajoma ze stolika, przy którym siedzisz, ty sobie dalej tam coś popijasz, potem przyjdzie nowy, no to co, o czym gadać? No o tym, co ta znajoma, który czy znajomy, przed chwilą ci powiedziała. No i tak to mniej więcej wygląda. I Lwów, tak jak było przed wojną, tak i jest teraz. W sensie wrócił ten styl życia. Więc nie robiłem tam nic takiego znowu nietypowego. A to, że sobie coś do tego, wiesz, jakoś gdzieś to wkomponowałem w jakąś szerszą, w jakąś szerszą konwencję, no któż tego nie robi, siedząc, wiesz, jakby każdemu się wydaje, że jest filozofem, nie, wiesz, że siedzisz, wiesz, jak ten Diogenes przed beczką, no co, ciepło tam mieli w tej Grecji, nie, więc można było sobie siedzieć przed beczką i tak patrzeć, i tak sobie mymłoć w tym, jakieś tam, prawda, no, w miarę odkrywcze rzeczy. Jak masz wiele czasu, wiesz, tam owoc na drzewie, no to jakoś to działa, no Lwów taki jest. Masz takie spostrzeżenia, wiesz, jak zazwyczaj zachowują się turyści z Polski i na przykład jaka jest różnica pomiędzy ich zachowaniem, a zachowaniem turystów na przykład z Arabii Saudyjskiej? Wiesz, to jest też taka stereotypizacja, bo oczywiście turyści z Polski zachowują się w bardzo różny sposób, nie? Ale na przykład jeżeli chodzi, wiesz, o te stereotypy, no to one też gdzieś tam mają swoją formę i na przykład dawniej było tak, że Polacy, tak jak właśnie tutaj czytałeś w tym fragmencie przytoczonym, że jarali się tym, jak to jest super tanio. Teraz już raczej tak nie będzie, no bo we Lwowie po prostu zaczęło być drogo, w całej Ukrainie zaczęło być drogo, no bo wojna, więc już jakby, więc ten element, no nawet jeśli nie wszędzie drogo, to jednak mimo wszystko już tak, że
że aż tak się pławić tym wszystkim i tak się zachwycać tym też nie ma sensu. Ale na przykład też zaczęły się zmieniać rzeczy, z których Polacy się dziwią, bo o ile dawniej główna rzecz, jakby główny temat rozmów Polaków był mniej więcej taki, na temat Lwowa był mniej więcej taki jak temat, nie wiem, pewnie Niemców, którzy dawniej przyjeżdżali do Wrocławia, że wszystko jest rozpieprzone i co oni z tym miastem zrobili. No to teraz jest bardziej na zasadzie, no to trzeba im przyznać, że tak, że w ten design to oni umieją. Trzeba im przyznać, że tutaj jakby te usługi będą coraz lepsze. I to jest też prawdą, bo i naprawdę z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego powodu, to jest niesamowite, ale to właśnie jakoś strasznie wybuchło, bo cała właśnie jakby ta estetyczna strona tego ukraińskiego kapitalizmu jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona. No więc to się zmienia. No, natomiast no wiadomo, no każdy naród może gdzieś tam sobie wziąć pewne stereotypy i sobie z nich lepić swój własny obraz, no Ukraińcy na Polaków, Polacy na Ukraińców i tak dalej. No teraz z kolei mamy dużo Ukraińców w Polsce i to jest też super ciekawe właśnie słuchać, jakby jaki wizerunek Polska przybiera w ich oczach i to jest bardzo zaskakujący i bardzo często pochlebny wizerunek, no bo no jednak no tutaj myślę, że podobne to robi wrażenie jak na przykład, nie wiem, w latach 80. jak się pojechało gdzieś, nie, do Berlina czy coś takiego, więc no może nie aż tak, ale też no jednak ludzie właśnie zwracają uwagę na to, na takie dla nas jakby już nieoczywiste rzeczy, prawda? Na przykład, że zabudowa nie jest aż tak bardzo chaotyczna, że od niedawna ludzie na przykład, ja też pamiętam jak tego nie robili, zatrzymują się przed przejściami dla pieszych. Takie bzdury, takie małe sprawy, które jednak jeżeli się weźmie wszystko do kupy, to sprawiają, że łatwiej jest żyć, że jest lżej życie. I na przykład kiedyś zawsze Polacy w całej Europie jakby na przykład śmiali się tam, trochę się podśmiechiwali tam z Czechów czy z Niemców, że a oni tak lubią tak odrobić swoje 8 godzin, a potem do domu i mieć spokój, a my potrafimy zapieprzać więcej, ale też mieć więcej, że jesteśmy bardziej adventure i tak dalej. No to teraz z kolei Ukraińcy tak patrzą na Polaków, że ci Polacy to właśnie wolą tak sobie żyć wolniej, spokojniej, ale tak zacniej. A my jeszcze ciągle mamy ten drive, ten vibe do tego, żeby jeszcze się trochę bardziej, żeby jeszcze coś bardziej zawalczyć i od tego życia. Wiecie, to jest dość prosta sprawa, no u nas po prostu państwo jakoś staje się coraz bardziej wydolne, staje się coraz bardziej no, działające i też po prostu już nie ma takiej potrzeby, żeby co chwilę się wyrywać i gdzieś szarpać się z czymś kolejnym. Natomiast no, Ukraińcy jeszcze nie mają, teraz jeszcze wojna w dodatku, to jeszcze będą kolejne problemy, no to naprawdę próbują i kombinują. I to ukraińskie kombinowanie bardzo mi przypomina właśnie kombinowanie Polaków w latach 90., 80. i tak dalej. Ta różnica może wynikać z tego, że Polacy już się trochę dorobili, tak już no właśnie o tym mówię, Polacy się dorobili, tak, a też państwo, wiesz, jakoś stało się coraz bardziej wydolne polskie, co by nie mówić, wiesz, jakby no jednak, wiesz, no lata w Unii Europejskiej i tak dalej, wiesz, lata właśnie, wiesz, jakiejś takiej tej stabilności środkowoeuropejskiej, czy to w Unii, czy nie, ale tak czy owak po prostu, też jakieś w miarę no, braku większych kryzysów gospodarczych sprawiły, że no to już nie jest to samo państwo, które było w latach 90. mimo wszystko. No Ukraińcy patrzą bardzo przychylnie na Polskę i po prostu widzą w niej rzeczy, od których my już się które my już traktujemy za pewnik. No. A ta na przykład, wiesz, no nadal na przykład, nie wiem, są też takie rzeczy, na przykład jak się czyta Serhija Żadana, to jest taki ukraiński pisarz z Charkowa, no to u niego cały czas wraca motyw... Taki, który został nominowany, jest chyba... Jest nominowany do Nobla, tak. Nominowany do Nobla. No tak, bo on tam zajmował się działalnością, był wolontariuszem przez cały czas oblężenia Charkowa i nadal tam siedzi. No więc jak się czyta Żadana, to tam jest taki powracający motyw strażaków, którym trzeba zawsze dać jakąś kasę. I nikt w Polsce nie rozumiał, jacy strażacy, jakie kasy. W sensie, jeżeli robisz jakiś biznes, to musisz dawać strażakom jakieś pieniądze. Czemu strażakom? Okazuje się tam, że żeby budynek przeszedł dostał pozwolenie na funkcjonowanie, trzeba po prostu dać strażakom kasę, którzy o to dbali. To było jakby po prostu standard, po prostu bez odpału, bez adkatu, witkatu takiego no, ustalonego pozasystemowo, nieformalnie łapówki, no to nie można było nic zrobić. No i tam po prostu jest mnóstwo takich rzeczy drobnych, małych, ale które po prostu już jakby funkcjonują w świadomości masowej. No, u nas nikt nie rozumiał, o jakich strażaków do jasnej cholery chodzi. No, i dopiero właśnie tutaj jakby to zdarzenie tych rzeczywistości pokazuje, jakie rzeczy u nas są już jakby niefunkcjonujące,
a tam nadal gdzieś tam funkcjonują. Mimo jednak, mimo wszystko tutaj trzeba powiedzieć bardzo mocnych starań, bo Ukraina jest naprawdę już nie do poznania, w sensie jakby ten kraj, który ja widziałem będąc w Ukrainie po raz pierwszy, a Ukraina dzisiaj to są dwa różne państwa i to naprawdę na gigantyczny plus dla Ukrainy. Czy mógłbyś zamieszkać we Lwowie i czuć się tam dobrze? Oczywiście zakładam, że już nie ma wojny, jest spokój. No w sumie, znaczy Lwów jest mi o tyle bliskie, że to jest miasto podobne do Krakowa. Ja w Krakowie spędziłem większą część życia. No i to jest miasto, które jest właśnie, żyje sobie takim spokojnym trybem, jaki lubię. Czyli no tam wychodzenie do knajpy jest po prostu czymś normalnym, jakby tam to nie jest jedno z tych miejsc, gdzie siedzenie poza domem jest, nie wiem, patologiczne albo wiąże się z jakąś patologią. To jest po prostu miejsce, w którym żyje się, poza domem. I Kraków też takie jest, Lwów też takie jest. I tam po prostu jest tak, że wychodzi się z domu i dalej jakby jest się w domu, dalej jakby kontynuuje się bycie w domu, tylko nie wiem, że ulice są jak korytarze po prostu. Ja często, ja nie mam takiego bardzo, nie miałem nigdy takiego bardzo wyraźnego rozgraniczenia między moim domem w Krakowie, a między Krakowem. W sensie, jak wychodziłem z domu, byłem w Krakowie, po prostu to było jak normalne. W Krakowie bardziej czułem Kraków niż na przykład wiosnę, lato, jesień, zimę. Po prostu to był Kraków, to było. W Warszawie jednak jest dom i oni stwierdzą. I wtedy się wychodzi się na osiedle, a nie do Warszawy. To jest jednak coś innego. I różnica między Kongresówką a Galicją? Coś takiego, tak, można to w ten sposób, tylko że już też, co wiesz, ta Kongresówka też się zmienia i też pewne rzeczy gdzieś tam się, ach, no nie wchodźmy w to, bo o tym to przecież chyba żeśmy też i przywódcy, i nieprzywódcy, i wiele razy, i tak dalej. Ale państwo tego nie słyszeli. Chyba, mam nadzieję. No tak, Galicja tak, no, Galicja ma ten swój vibe'ik takiego właśnie, takiego miłego życia poza domem, tak. No tego mi brakuje w Warszawie, szczerze mówiąc, więc no a we Lwowie to akurat jest. Chociaż mają tam też wiele innych rzeczy, które mi z kolei nie odpowiadają, no ale to akurat mają. Mam wrażenie, że ty podobnie chyba jak Lem, któremu poświęcasz cały rozdział, jesteś mieszczaninem. Chyba dobrze się czujesz w mieście, tak jak mówisz. Zresztą nikt, jak to chyba po prostu jesteś mieszczaninem. To co powiedziałeś przed chwilą o tym, że to miasto jest przedłużeniem domu, no wydaje mi się, że to jest po prostu par excellence takim mieszczańskim. Tak, no myślę, że tak. Myślę, że nie mam co się bronić przed taką definicją. Myślę, że tak. No Flem był. I to jest w przypadku z tym mieszczaniem cekańskim właśnie, no to jednak, no Lem, o czym piszę, mam taką małą teoryjkę, że Lem tak naprawdę był ostatnim obywatelem Austro-Węgier, w sensie narodowości polskiej i tak dalej, czy tam polskie, żydowskie, jakiekolwiek, wybrał polską i w polskim języku się wychował, ale w polskości się wychował. Natomiast no tutaj bardzo duży jednak duży wpływ na niego miała ta kultura, mam wrażenie, właśnie galicyjska, ta postaustriacka, ta taka z jednej strony poczciwość, ale jednak pełna jakiejś estetyki, pełna jakiegoś takiego spokoju, ale i jakiegoś, nie wiem, wyzwania, takiego w granicach. Jak to wszyscy się śmiali z tej czeskiej partii rewolucyjnej, że partia umiarkowanego postępu w granicach prawa. No. I to coś takiego mniej więcej właśnie jest bardzo charakterystyczne dla całej Cekanii. Mam wrażenie, że właśnie Lem taki był. Zresztą jak się czyta tego powieści kosmiczne, szczególnie z Ionem Tichym, który był taką jakby karykaturą trochę Lemon, to właśnie on tam sobie gdzieś tam latał w ten kosmos w ładnie zawiązanych bucikach, popijając jakąś herbatkę, robiąc sobie rano jajecznicę na stosie atomowym i tak dalej. No i to wszystko właśnie było takie zacne i takie mieszczańskie. I no cóż, ja też się starzeję, no i teraz też mi się coraz bardziej coś takiego podoba, nie ukrywam. No właśnie, ale piszesz, że na przykład Pirks. Mogę to w ogóle przeczytać, fragment dotyczący Lema. No, Pirks był próbą zrobienia Polaka, ale jemu właśnie, albo tego takiego bardziej, jakby nie, może nie Polaka. Pirks był próbą zrobienia bohatera takiego ogólnoeuropejskiego, albo takiego po prostu, być może nawet polskiego bohatera. I on już był taki, że on tam był, on był w duszy trochę mroczny, co mu w ogóle nie wychodziło Lemowi, bo Lem w ogóle nie był, nawet jeżeli był mroczny w duszy, to sobie zjadł cukierka i było mu już lepiej. I więc jakby on był taki trochę, Lem był, mam wrażenie, trochę
komiksowy w jakimś takim... Pirks? A może po prostu Pirks? Lem, znaczy Tichy, w sensie, no, a Pirks właśnie, a Pirks miał być właśnie naszkicowany z wielkim rozmachem, wiesz. A nie jestem pewien, czemu to wychodziło akurat dobrze. Wydaje mi się, że mu to wychodziło, no, ale to są już może takie bardzo indywidualne poglądy. Nie, w sensie wiesz, rozumiesz. Pirks był introwertykiem przede wszystkim. Tak? No właśnie, a Lem to był tak niby był, ale wiesz co, nie wiem, no bardziej mi pasuje ten Tichy do Lema, no bo Lem, no bo to w tym się wszystko jakby zamykało, a ta głębia Pirksa była taka według mnie, nie wiem, no Lem chyba nie umiał do końca psychologię, no wiesz. On umiał wielkiego dinozaura, żeby ten dinozaur wszedł na innego dinozaura, jego tam zgniótł, ale nie umiał w psychologię tego dinozaura, no nie wiem. Właśnie mam wrażenie, że to jest takie trochę, wiesz, takie bardzo mocno... No to jest piękny komiks z gigantyczną, wiesz, ilością szczegółów i tak dalej. Nie wiem, na przykład, wiesz, no, ale to jest nadal komiks. Wiesz, jak w tych, jak na przykład, nie wiem, no, okej, okay, dobra. Ja się przyznam, moimi ulubionymi książkami Pirksa to są Lema, to są Dzienniki Gwiazdowe i no i te wszystkie, wiesz, jakby te około robocie historie. Natomiast te wszystkie... Cyberiada na przykład. Cyberiada, tak? Jasno, bajki robotów. Bajki robotów i tak dalej, ale przede wszystkim Dzienniki Gwiazdowe, tam Suma Technologii i tak dalej. No tam, gdzie generalnie, tam, gdzie był albo Tichy, albo tam, gdzie byli Trul i Klepaucjusz. A tam, gdzie był Pirks, to już tak się robiło jakoś tak dziwnie. A tam, gdzie był Kalwina? No to też, no, że spokój, tylko się czytać nie dało. W sensie i tak, o tak, genialna konstrukcja, nie, wiesz, no po prostu no, gadający, jakby wiesz, jednolita świadomość jako obca cywilizacja, nie, wow, super, ale na komiks. Ty po prostu jesteś wielbicielem Galicji i wszystkiego, co z Galicją jest związane. No być może, no, ale sam widzisz, nie, może po prostu ta rzeczywistość, na którą porywał się Lem, przerastała nawet jego, wiesz, no bo to był wielki mózg, nie, wiesz, ja nie mówię, że... Tylko po prostu, wiesz, strasznie trudno jest, właściwie być może nawet się nie da opisać życia wewnętrznego żyjącego oceanu. No. To może się da, nie wiem, w sensie, znaczy, no Lem to zrobił, okej, okay. Wow, super. Tylko, że no mnie to jakoś, mnie jednak bardziej przekonują tego, no nie wiem. A może ocean Solaris to była taka budująca się po Habsburgia, czy coś takiego. Można tutaj to raczej radziecja, no bo to ujednolicenie, wiesz. Można cokolwiek, naprawdę. Wiesz co, może ja po prostu... Może on przewidział upadek ZSRR. No tak, no ale tak, no dokładnie, albo wylew Wałęsy, nie wiem, no. Ale oczywiście, że tak, no tylko wiesz, tylko z drugiej strony, wiesz, to tak trochę wygląda, że no każdy, no... No... Nie wiem, no wiesz, każda jakaś próba jakoś ujednolicenia wszystkiego mnie przeraża. No właśnie, to ja bym tym bardziej widział jakiś Związek Radziecki, nie wiesz, jakieś takie tworzenie, wiesz, jakiegoś zunifikowanego człowieka, no nie wiem, no, no ale no widzisz, no jakby to milion interpretacji, tak, no. No dobra, no to zmieńmy trochę temat. Zapytam cię teraz może o granicę. Jest tutaj bardzo fajny fragment, jak przekracza się granicę polsko-ukraińską, ty ją tak bardzo poetyzujesz, sprawiasz, że ta trochę czasami może takie straszne przekroczenie tej granicy może być taką baśnią wręcz, prawda? No inaczej się nie da żyć w tym kraju. No to dlatego u ciebie jest tak dużo takiej poetyckości, w tej książce też jest jej dużo. Czyli to jest taka twoja próba wiesz, jeszcze raz, poradzenia sobie ze światem. To jest esej, wiesz. No wiesz, no po to się pisze eseje chyba właśnie, wiesz, żeby jakoś to wszystko, żeby te rzeczy, które są taką, nie wiem, czystą mechaniką istnienia, jakoś ubrać w tą kulturową otoczkę, którą się gdzieś tam tak rozpaczliwie zbiera, nie, przez całe życie, no. Jest, tak, no jest to, wiesz, jest to też vanitas vanitatum, wiesz, jest to oczywiście próżność i nad próżnościami i marność nad marnościami, no ale cóż nam pozostało? Cóż nam pozostało? No tak, no zawsze można przecież dorobić do tego jakąś fajną historię i wtedy życie wydaje się ładniejsze. No ogólnie rzecz biorąc tak, ale zamiast historii powiedziałbym na przykład jakąś fajną pokrowę na to nadziać. Pokrowę? No bardzo ładne w ogóle. Tak mi przyszło do głowy, że tak próbuję znaleźć jakieś podobieństwa pomiędzy tobą a Lemem i jedną z podobieństw jest słowotwórstwo.
Chyba wymyśliłeś, tak. Wymyśliłeś parę chyba słów, taka cekania to chyba jest twoje, prawda? No chyba tak, tak. Chociaż nie no, kukanin, ale to po niemiecku. Kukanin, to było w człowieku bez właściwości. Nie jestem pewien, czy tam nie było tłumaczone właśnie na cekania. No ale poradziecki chyba wymyśliłem ja, to prawda. No. I zauważyłeś, te słowa wchodzą gdzieś, inni ich zaczynają używać? No zauważyłem, tak. No to prawda, to jest fajne, to jest fajne. Kiedyś tak, tak. Kiedy rozmawiałem kiedyś z twoim tatą, to on chyba wprowadził do języka polskiego słowo trybologia. Było wcześniej tribologia, a on zaczął używać słowa trybologia. Chyba odwrotnie właśnie było. Najpierw było tribo, potem trybo. Może tak. To jest wkład szczerków do języka polskiego, ale chyba ty jesteś bardziej płodny na tym polu. No, ojciec by się wkurzył, ale okej. No, możemy policzyć. Mogłoby się okazać że po prostu, że wygrywasz. Ale ty też więcej piszesz, zdaje się. No wiesz, no więcej jednak można, wiesz, dorabiać pokrow na rzeczywistość, niż opisywać trybologiczne sprawy. To może teraz o światach alternatywnych, bo wydaje się, że to jest jakaś jedna z twoich specjalizacji, bo chyba bardzo lubisz te światy alternatywne i od nich nie stronisz. Swoją drogą wspomniałeś, że kończysz już drugą część kryminału, tak? Możesz zdradzić tytuł? Pierwszy tom, pierwsza część nazywała się Ham z kulą w głowie, a druga będzie się działa we Lwowie. Ale właśnie w historii alternatywnej, tak jak powiedziałem, czyli w takiej historii, która jakby jest teraz, ale Lwów nadal jest polski, przynajmniej częściowo. I tytuł brzmi Baciary z piekła rodem. No jestem bardzo ciekawy tej książki. Kiedy się ukaże? No już stoi nade mną wydawca z batem, więc no rychło myślę. No to ja no jakoś teraz, jakoś na wiosnę chyba. Domyślam się czytając po lekturze pierwszej części, że ten Lwów, ten polski Lwów będzie co nieco inny niż ten, który jest w tej rzeczywistości, która się wydarzyła. Pewnie tak. No. Ale może uchylisz rąbka tajemnicy, no powiesz coś, jaki będzie ten alternatywny Lwów? No będzie ciekawy. Przede wszystkim on będzie na, wiesz, jest to historia alternatywna, więc tam nadal jest Radziecja niedaleko, się czai za wielką linią Rydza, wysoką i zwieńczoną gigantycznymi pomnikami wielkich polskich bohaterów, których... Czyli jak w Warszawie, czy jak Szukalskiego. W Warszawie, Szukalskiego, tak, bo to też właśnie będzie inspirowane Szukalskim, ale za tą właśnie linią się będą działy też ciekawe rzeczy i stamtąd być może coś nadejdzie. Aha, rozumiem, czyli więcej już nie powiesz. No nie mogę. Panie, chciałbym, ale nie mogę. Dobra, możemy spróbować coś z niego wyciągnąć jeszcze, jak państwo mi pomogą, to siła złego na jednego. Czy kiedy pisałeś książkę, to wiedziałeś już, że jest wojna? Mówisz o Lwowie? Tak. Nie, wtedy dopiero wisiała w powietrzu, no ale gdy już byłem w trakcie jej pisania, no, to ona wybuchła, to po prostu tam pojechałem i już tam jest część Lwowa, już jest pisana właśnie z perspektywy wojennej. W którym rozdziale zaskoczyła cię wojna? Wiesz co, no... Gdzieś tak w połowie, ale tak naprawdę, wiesz, ja tam też no, potem poprzerabiałem sobie, w sensie jakby, wiesz, ta rzeczywistość wojenna wpłynęła też trochę na kształt tych rozdziałów, które pisałem wcześniej, chociażby konstrukcyjnie. Więc właściwie od początku jestem, wiesz, czuć już tam, że to wojna jest. Ciekawe, jak wyglądałaby tak, o, dziękuję. Ciekawe, jak wyglądałaby ta książka w rzeczywistości, w której wojna nie wybucha. Wtedy można by porównać i sprawdzić. Może kiedyś będzie można zadać pytanie, albo już niedługo, sztucznej inteligencji. Proszę mi napisać książkę Wymyślone miasto Lwów Szczerka w sytuacji, kiedy nie wybucha wojna. I ona wtedy napisze. Wiesz, tam jednak jest dużo rzeczy, które są jakby, wiesz, które są mimowojenne, wiesz, na przykład cała ta historia jakby budowania tego, tej koncepcji Lwowa, wiesz, to w jaki sposób, nie wiem, dwie siły na siebie wzajemnie oddziaływały, jedna ta
jakby ideologiczna, która właśnie chciała powrotu do tego Lwowa, legendarnego tego Lwowa, czy to polskiego, czy to habsburskiego, ale właśnie pełnego takiego właśnie modelu życia, a biznesowa, czyli jak na tym zarobić, no to są rzeczy, które były i przed wojną i trwają teraz i będą trwały i po wojnie, więc to są rzeczy trochę dość uniwersalne. Kiedy widzieliśmy się chyba w kwietniu w zeszłym roku i rozmawialiśmy o twoim kryminale, to zapytałem cię wtedy o ekranizację Hama z kulą w głowie, bo było wiadomo, że HBO jest zainteresowane ekranizacją. Czy coś się zmieniło w tej materii? Tak, HBO wycofało się z Europy Środkowej, ale są też inni zainteresowani, ale o tym też nie mogę mówić, bo to są tam, toczą się rozmowy i nie ja je toczę na szczęście, bo toczyć rozmowy z tymi bucami to jest jakaś po prostu... to są naprawdę jakby ten cały świat telewizji i świat kina, to jest, jest tam bardzo wielu ludzi, z których szanuję, ale na przykład jak patrzę, w jaki sposób reżyserzy muszą pracować, żeby nakręcić jeden film, w sensie ile muszą zrobić rzeczy, z kim się dogadać, jakby ile rzeczy od kogo wyciągnąć, jakieś pieniądze, coś tam, jakieś obietnice, etc. To jest jakiś dla mnie niepojęty kosmos i ja naprawdę cieszę się, że w tej branży nie pracuję. No chyba, że ktoś to lubi, no to wtedy to jasne. Ale... Tytuł twojej książki to Wymyślone miasto Lwów. Opisujesz tutaj, właściwie próbujesz chyba odtworzyć to, jak to miasto wymyślano, bo ono faktycznie było wymyślane, dlatego że... Na bieżąco. Tak. I czy możesz tak pokrótce powiedzieć, jak to miasto było wymyślane? I dlaczego właściwie musiało być wymyślane? To miasto było właściwie od samego początku pewnego rodzaju projektem. No książę Danyło, czy król, jak mówią o nim Ukraińcy, Daniel Danyło, zbudował tam miasto, które miało być takim punktem postojowym pomiędzy dwoma stolicami jego księstwa, czyli Haliczem i Chełmem. Potem to miasto zostało spalone przez Tatarów i kolejne miasto założył przez Litwinów. A potem miasto obok tego starego właśnie ukraińskiego, czy ruskiego miasta, czy chałeckiego miasta, halickiego, zbudował Kazimierz Wielki i osadził je na prawie niemieckim i zasiedlił je Niemcami, w związku z czym, znaczy niemieckimi osadnikami, w związku z czym ono miało już jakby swój kształt i było wymyślone. Potem ci osadnicy się spolonizowali, bo napływało też bardzo dużo osadników z Polski. No i później, kiedy potem Lwów sobie istniał przez kilkaset lat, przez nikogo nie wymyślany, poza oczywiście tam kolejnymi pałacami, na przykład, nie wiem, ormiańskich kupców, czy polskich mieszczan, czy jakichkolwiek innych, do których zdobienia tam przyciągano architektów z Włoch, czy z Niemiec, czy w ogóle z całej... starej Europy, no a później Habsburgowie zdecydowali się rozebrać razem z Prusami i Rosjanami Polskę i Lwów został jakby wymyślony na nowo jako stolica nowego właściwie kraju, też wymyślonego na nowo, czyli Galicji i Lodomerii, czyli Halicza i Włodzimierza, czyli właściwie takiej polsko-rusini, polsko-ukrainy, zorientowanej bardziej ze wschodu na zachód niż z północy na południe, takim po prostu krajem, którym de facto rządzili Polacy, ale tradycje miały być niby wspólne, jeszcze, czyli polsko-rusińskie i jeszcze tam opatrzone jakąś niemiecką, czyli tą habsburską osnową, no i wyszło takie miasto, które naprawdę było godne stolicy, bo jakby ta cała habsburska myśl urbanistyczne, architektoniczne tematem pracowały i znowu musiało być wymyślone. Potem, kiedy Austro-Węgry upadły i Polacy przyjęli Lwów, no to miasto też trzeba było wymyślić jako, no już nie stolicę, ale jako stolicę województwa tylko, w sensie jako bardzo ważne miasto, ale już nie stołeczne. No i też trzeba było mu nadać odpowiedni prestiż, odpowiedni koloryt i odpowiednie miejsce na całej mapie mentalnej Polski. Później, gdy polskie miasto straciło i
przejęło je Związek Radziecki, znów trzeba było wymyślić to miasto dla Związku Radzieckiego. No tutaj trochę jakby o tym opowiadałem, ale też tam tak naprawdę chodziło o to, że w czasach radzieckich chciano tam zrobić takie jakby nowe centrum Lwowa, czyli wyburzyć właściwie, nie wiem, 1/3 miasta i zbudować tam coś, co jest właściwie wszędzie w tych poradzieckich miastach, czyli Wielki Plac, przez który, nie wiem, jakiś tam terkotałby, nie wiem, trolejbus i wyglądałoby to po prostu tak, że jak się nie ma 5 metrów, to nie wygląda przytulnie wysokości. No i na szczęście jakby nie udało im się ta cudowna inicjatywa. No ale Ukraińcy też musieli wymyślić swój Lwów. No i właśnie teraz to się dzieje i właśnie możemy teraz to obserwować. Więc ale to miasto naprawdę przez cały czas było wymyślane przez kolejnych władających nim, przez kolejne władające nim siły i każda kolejna siła próbowała jakoś do tego Lwowa coś swojego dorzucić i w jakiś sposób go ująć w ramy swojego własnego projektu. Wspomniałeś w jednym z wywiadów, że jesteś z tej książki zadowolony. Nie zmieniłeś zdania? No nie, z tej akurat jestem zadowolony w miarę, tak. Ja lubię pisać takie książki, w sensie wydaje mi się, że jestem już na tyle stary, żeby mieć świadomość, że właśnie takie eseje, takie podróżnicze eseje, eseje podróżniczo-kulturalne są mi chyba najbliższą formą. Zresztą wszyscy twierdzą, że nie wiem, że dojrzałem w tej książce. Jeżeli Państwo jeszcze jej nie czytali, to warto. Można dzisiaj kupić książki Ziemka. Monika z tyłu jest, ze przyjeżdżenia jest z nami, księgarni Sonet, te książki sprzedaje. Będziesz podpisywał książki? Jeżeli tylko się ktoś nie boi, że mogę czymś zarazić, bo właśnie nie jestem pewien, czy czegoś nie, jak to się mówi, chytam, to tak. Ja mogę być pośrednikiem, czyli Państwo mi dają książkę, ja daję Ziemkowi. To wtedy też tylko Ty się zarazisz. To. Wezmę to na siebie. Nie, w sensie naprawdę, tutaj jakby ostrzegam, nie tylko tak po prostu pro forma, ale jeżeli ktoś ma dzieci małe czy coś, to no, ostrzegam. Szanowni Państwo, teraz może pytania od Was. Mam nadzieję, że macie te pytania. Jeżeli macie, to proszę podnosić ręce, ja będę podchodził z mikrofonem. Śmiało. No to wiesz, zawsze tak jest, że ludzie nie mają, to nie ma co. Nie ma. O, jest. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Muszę panu powiedzieć, że z dużą oczywiście ciekawością czekałam na tę książkę, bo ja mam trochę też swój własny Lwów. Przez to, że moja babcia wywieziona na roboty do Niemiec jako młoda dziewczyna wywodziła się ze Stanisławowa, ale jej rodzeństwo zostało we Lwowie w Związku Radzieckim. I w latach PRL-u można było tam podróżować za zaproszeniami, żeby te relacje rodzinne podtrzymywać. Więc ja pierwszy raz w Lwowie byłam w 83 roku. I pamiętam takie sceny jeszcze z dzieciństwa, kiedy w Pałacu Potockim odbywały się śluby i młode pary po odbyciu tych ślubów szły pod pomnik Lenina i tam składały kwiaty. Tak, pod operą, tak. Albo widziałam w tym bruku lwowskim takie... Studzienki kanalizacyjne z zapisem Lwów. Nie, nawet widziałam takie mosiężne reklamy, które prowadziły jeszcze do starych sklepów. I tego już jak byłam w 2019 roku nie widziałam. Tego nie ma. Znaczy te stare studzienki z zapisem Lwów jeszcze są, ale reklamowe to ja też, to ja nie widziałem na przykład. Tak, pamiętam polską księgarnię, w której można było kupić książki, jakich nie było w Polsce, Rogasia z Doliny Roztoki, wszystkie części Ani Zielonego Wzgórza i mam te książki do dzisiaj w rublach, ceny, tak, a kiedyś porozmawiamy o słynnym antykwariacie na wymianę, co Polacy wozili do tego antykwariatu, żeby sobie przywieźć z Ukrainy Słowackiego albo komplet Mickiewicza. Więc oczywiście czekałam na tę książkę i jak myślę, znakomita taka liczba czytelników mających swój Lwów rodzinny, no bo ta literatura kresowa jest też bardzo bogata, rodzinny Lwów, ale też literacki Lwów. To duże ryzyko napisać taką książkę w takim świecie, gdzie właściwie każdy ma swój Lwów, tak? No właśnie dlatego nie chciałem napisać takiej książki, to znaczy napisałem książkę trochę inną, w sensie jakby ona jakby oczywiście ujmuje tą polskość Lwowa,
Ale ja, zależało mi na tym, żeby napisać też dużo o Lwowie tym obecnym, tym, tym który jest teraz. Bo ja mam wrażenie, że on jest nie do końca w Polsce znany. Znaczy jakby jest mnóstwo książek ale o tamtym Lwowie. Ale oczywiście, o tym właśnie chcę powiedzieć, ma, no, tak? No właśnie, tak? Każdy ma swój Lwów i to jest tak w sensie ścisłym Lwów wymyślony i taki naprawdę odklejony od tego Lwowa. Niezależnie od tego, czy ludzie byli we Lwowie i widzieli Lwów, to i tak mają swój Lwów. No tak, to prawda. Prawda? Nie ma w tym nic złego, no zawsze na tym polega właśnie no, jakaś prywatna mitologia, która gdzieś tak, tam zawsze Tak, ale też zostaje. Myślę sobie, że mam takie poczucie, że przez to, że Lwów się tak bardzo zmienia, bo za każdym razem jak się tam jedzie, to też się widzi już za każdym razem inny Lwów, to mam takie poczucie, że pan jeszcze ze trzy książki napisze pod tytułem Wymyślony Lwów 2, 3, 4, 5. Nie będzie mi innego wyjścia w ogóle, tak? Bo dynamika zmian jest tak ogromna, kontrastowość tego miasta w tej chwili jest tak ogromna, że za chwilę pan będzie uważał, że no, nie ma innego wyjścia, tak? Czyli za chwilę no, troszkę pan jest niewolnikiem tego tematu już. No, Ukrainy też, bo Ukraina też się właśnie zmienia w ten sposób. Właśnie, no, napisałem nie tak dawno temu Tatuaż z Tryzubem, właśnie książkę, która też jest takim właśnie esejem podróżniczo-kulturalnym, historycznym po Ukrainie, no i teraz już trzeba ją zmieniać, no bo teraz wszystko właściwie tam się zmieniło, więc tak, pod tym względem to tak. Natomiast no, teraz też piszę zresztą no, kryminał, który się dzieje we Lwowie i to w jakimś alternatywnym, czyli już zupełnie wymyślonym mieście Lwowie, więc tak, tu ma pani rację. Z drugiej strony jeszcze mam trochę dość tego Lwowa. Ale to tak zawsze jest, że jeżeli po prostu się coś przedawkuje, to potem przez jakiś czas ma się kaca, a potem się znowu wraca do tej trucizny, którą się jednak przecież wybrało. Znaczy ona jest taką homeopatyczną trucizną, to znaczy daje tyleż życia, co takiego zatrucia, tak? To znaczy to zatrucie jest życiodajne, bo ono daje również impuls do tego, żeby trwać w tym temacie. Ale... Ogólnie rzecz biorąc tak, no tak, tak. No, po coś się właśnie, po nią się gnęło, mówiąc o trucizie. Tak, ale mam takie poczucie, mówi pan o projektowości, że to jest taki niedokończony projekt w pełnym tego słowa znaczeniu, tak? Tak, bo to przy czym w ogóle... absolutnie nie mam pojęcia, jak on się może skończyć. To znaczy, on się chyba nie skończy, się po prostu będzie transformował, on po prostu będzie się zmieniał, przepotrwarzał i w coś kolejnego i pewnie pozostawiał jakieś swoje dawne elementy w czymkolwiek, w czegokolwiek by nie... W cokolwiek by się nie zmienił. No ja myślę, że no, jeżeli nic się naprawdę dramatycznego nie wydarzy, znaczy, że nie wiem, jakaś, w sensie mam na myśli wojnę, a raczej na to nie wskazuje nic, przynajmniej jeżeli chodzi o zachodnią Ukrainę, no to po prostu będzie transformował w normalne zachodnie miasto, w którym jakby jednak coś się dzieje, czyli jednak takie, które ma w sobie jakiś potencjał, w sensie nie taki, nie wiem, nie, żeby nie stać się nie wiem, powiedzmy, no, w miastem, w które jest spore, ale które nie ma za bardzo jakiegoś oddźwięku kulturowo-cywilizacyjnego na okolicy, ale takim, w którym na pewno będzie jakiś ferment. No jednak było, nie było, jest to najważniejsze miasto zachodniej Ukrainy, jest to jedno z najważniejszych miast w ogóle Ukrainy. No, jest też ważne dla jej sąsiadów, głównie nas, więc tam na pewno coś się będzie działo, tak. Więc na pewno, ma pani rację, na pewno warto będzie to obserwować. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Proszę o kolejne pytania, bo ja zacznę zadawać swoje. Ja jestem po lekturze pana książki, byłam oczarowana. O, bardzo miło. Ponieważ kilkakrotnie byłam w Lwowie i naprawdę dla mnie ta książka była powrotem do miejsc, w których byłam i które mnie zachwyciły. A chciałabym pana zapytać, proszę mi powiedzieć, jak wygląda teraz ta ulica we Lwowie od hotelu, który wybudowali Polacy, od pomnika Mickiewicza do teatru. Ona była taka gwarna. Znaczy, mówi pani o Prospekcie Swobody, tak? Czyli dawnych wałach hańbańskich. Ona akurat... Czy ona żyje tak jeszcze, ona bardzo tak żyje. Nocnym życiem ona bardzo też? Żyje. Ona bardzo żyje. Znaczy, mówi pani tam o hotelu Żorż, tak? No tak, no ona jest teraz taką jakby główną arterią Lwowa. Ona jest w ogóle bardzo ciekawa, dlatego że niedawno ją wyremontowano. No stoi tam Mickiewicz, dostawili jeszcze Szewczenkę. Na szczęście Bandery jeszcze nie dostawili, bo on stoi gdzie indziej, ale to już jest inna sprawa. I raczej tam nie postawią. No i jest opera i tam odbywają się takie małe targi, na przykład książki co jakiś czas i tak dalej, albo jakieś takie właśnie fajne, się mieszczą straganiki, w których można kupić różne ciekawe duperele od jakichś tam patriotycznych
w Stążeczek po jakieś to, nie wiem, papier toaletowy z Putina na przykład, znam, bo napisałem Putin chuj, coś takiego. No ale generalnie rzecz biorąc, to ona żyje i ona właściwie zawsze żyła, bo nawet jak tam jeździłem wtedy, kiedy jeszcze właściwie nic w Lwowie nie żyło, to tam zawsze siedzieli na tych ławeczkach jacyś starsi państwo i grali w szachy albo w tryk-traka. Tak, tak. I to mi się zawsze bardzo podobało, to jest naprawdę bardzo fajne i jakby pod tym... I to jest właśnie też jakby element tej, no jakiejś, nie wiem, trochę może południowości Lwowa, że ludzie naprawdę wychodzili z domu, żeby spędzić ze sobą czas. Zresztą to jest ciekawe, bo nawet na osiedlach, na takim Sychowie na przykład, który jest takim gigantycznym, wielkim, betonowym cielskiem, to tam też ludzie wychodzą z tych bloków i naprawdę ze sobą siedzą, czy na ławkach, czy jakieś tam knajpeczka i tak dalej. Więc tutaj no to jednak ten galicyjski, ten południowy ton gdzieś tam szumi, gdzieś tam poszumiewa. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czekam na kolejne pytania. Już nie męcz państwa. Nie no, jeszcze ich może pomęczymy chwilkę, przyszli tutaj, to może jeszcze ja zadam jakieś pytanie. Co sądzisz o Juriu Winniczuku? Czytasz, lubisz? No Winniczuk jest postacią, która jest w całym Lwowie, no taka dość kontrowersyjna. W sensie tak, no Winniczuka lubią wszyscy, którzy podchodzą do Lwowa jego znawców jako do takich mędrców, do których należy podchodzić z czapką w garści. I tak było kiedyś. Winniczuk jest pisarzem, który jakby jako pierwszy przywracał Lwowowi ten właśnie sznyt tej baciarskiej legendy, trochę tej właśnie cekańskiej legendy, tej legendy miasta z tym urokiem i szarmem, prawda, czy to austriackiego, czy to polskiego, w czasach, kiedy jeszcze ogólnie te tematy nie były jakoś bardzo znane, ale teraz ten temat już jest tak szeroko rozpleniony po całym Lwowie, że właściwie zajmuje się nim właściwie każdy, więc Winniczuk trochę jakby stracił ze swojego obrązowienia. On teraz stał się po prostu jednym z tych, którzy na ten temat mówią i być może go to trochę frustruje, bo jest bardzo krytyczny wobec większości innych specjalistów, którzy się tym tematem zajmują. Czasem słusznie, o czym tutaj zresztą wspominam w książce, bo na przykład był taki film, w którym bardzo groteskowo jakby cała ta historia została, właśnie cały ten mit Lwowa został opowiedziany. Z drugiej strony, mój Boże, no czyż właśnie nie w takich, być może nawet nie do końca realistycznych, ale właśnie pełnych pasji, opowieściach, którzy nie są dokładnie tym, co było, ale jakimś wariacją na ten temat. Czy na tym nie polega właśnie budowanie całej mitologii, całej właściwie wszystkiego opisywania rzeczywistości? No to jest cała właśnie ta kanwa, która wychodzi z rzeczywistości, która jest taką pokrową, że do niej wrócimy, do tej pokrowy wrócimy, tylko naprawdę taką rozgałęzioną, na której która jest taką nadbudową rzeczywistości, która właśnie stanowi tą tkankę kulturową, w którą możemy się zagłębiać razem z zagłębianiem się w te ulice czy kamienice, bez której właściwie one by nie miały żadnego znaczenia, bo są gdzieś, że tylko budynkami i niczym więcej. No. Więc to tak, a ty pytałeś o Winniczuka, przepraszam. Tak, tak. A ja jak zwykle był do wszystko do ciebie również krytyczny? Odnosił się jakoś do twojej twórczości? Nie. Ja nie jestem pewien, czy Winniczuk... No, na pewno nie czytał Lwów, znaczy nie, no, chyba, że teraz przeczytał Lwów, bo tam chyba się biorą za tłumaczenia Winniczuk zna Polski. O, tak, czytał Polski. Tak. Natomiast no, poprzednie, natomiast o Mordorze coś tam gdzieś tam wspominał, ale to tak bardziej na zasadzie. To też jakby nie wchodziło też w jego jakby zakres zainteresowań, bo on się zajmuje z tym starym Lwowem. On na przykład, nie wiem, on się na przykład denerwuje, jak ktoś napisze, że baciarze nosili kapelusze, a przecież tak naprawdę nosili kaszkiety, no i tak się będzie. Mieliście okazję się spotkać, porozmawiać? Tak, rozmawiałem z Winniczukiem, ale to nie jest człowiek, który jakby teraz buduje ten Lwów i jakby jego tą jakby obecną tkankę i strukturę Lwowa. Winniczuk już jest takim trochę starszym panem, który jest zacny i kto, jak Wałęsa u nas, o mniej więcej. W sensie jakby, no okej, okay, gdzieś tam jest, czy... No może nie dla każdego, no dobra. Nie wiem, czy są mamy jakieś... No dobra, jak nie wiem kto, ale... Lubi ale po takim, którego się odstawiło do szafki, niech on tam się kurzy, jest bardzo fajny, wiele mu zawdzięczamy i tak dalej. Ale ten, no... Lubi się śmiać z Lecha Wałęsy, prawda? Nie, no ja wiesz, ja... No on jest taki pocieszny, no. Ale nie, no wiesz, szanuję chłopa, no cóż, no.
No dobrze, no to jeżeli Państwo nie mają kolejnych pytań, ja kolejnymi już może nie będę też Cię męczył. To nie ma? Nie ma, dobrze. To w takim razie bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja dziękuję, dziękuję za prowadzenie i przede wszystkim dziękuję Państwu za obecność, za to, że przyjście jest naprawdę bardzo, bardzo miło. Paweł Błach. Bardzo mi przyjemnie. Dziękuję bardzo i no mam nadzieję, że będziemy się widywali częściej. Do zobaczenia.